Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W studiu ksiądz Maciej Czapliński z Warszawy, z Wilanowa, z parafii świętej Anny i Sławomir Ćwikliński. W dalszym ciągu poruszamy tematy związane z Kościołem. Dzisiaj temat bardzo ciekawy. Jest to temat, który wypłynął dosyć mocno, tak byśmy powiedzieli, w czasie ostatniej pandemii, kiedy to kościoły nie mogły być wypełnione wiernymi, tak jak to zwykle bywało. Mowa oczywiście o Komunii Świętej Duchowej, ale nie tylko o takiej Komunii Świętej będziemy mówili, ponieważ zaczniemy w ogóle od Komunii Świętej. Bez zrozumienia chociaż takiego ogólnego zarysowania, czym jest Komunia, trudno by było nam zrozumieć, czym jest Komunia Duchowa. Właśnie, więc zacznijmy od Komunii Świętej, jaką możemy przyjmować w zwykłej, ale niezwykłej postaci, będąc w czasie Eucharystii w Kościele. Kościół od samego początku wierzył, że pod postaciami chleba i wina jest realnie żywy, prawdziwy Bóg z ciałem i krwią, Jezus Chrystus. Czyli to przekonanie było od samego początku, czyli sama komunia, już nazwa mówi nam, że jest pewnym spotkaniem z kimś, kto jest konkretny. Komunię nie można tworzyć z jakimś znakiem, symbolem, ale tworzy się z drugim, który jest otwarty, z którym mogę coś dzielić. Czyli sama komunia jest tym, co sprawia, że spotykamy się na jakimś bardzo głębokim poziomie. Już nawet to określenie nam pokazuje, że komunia jest jakąś formą zjednoczenia się. Zresztą tych cudów eucharystycznych, które potwierdzają to, o czym ksiądz mówi, jest bardzo, bardzo dużo. Kiedy jesteśmy na mszy świętej, przyjmujemy komunię świętą pod postacią chleba. Kapłan oczywiście przyjmuje komunię świętą również pod postacią wina. I w niektórych kościołach miałem okazję też się spotkać, że na przykład przy okazji pierwszego czwartku miesiąca księża udzielali komunii świętej pod obiema postaciami wiernym, natomiast zwykle otrzymujemy pod postacią chleba. Czy jest to komunia święta niepełna, czy jest ona pełna? Bo z takimi czasami pytaniami można się spotkać, że skoro ksiądz przyjmuje pod obiema postaciami, a wierni nie, to może ksiądz z racji tego, że jest kapłanem, przyjmuje całą komunię świętą, tak to nazwijmy już kolokwialnie, natomiast wierni to tak tylko w połowie. Połowicznie, tak. Nie, oczywiście, że nie. Tutaj też takie przekonanie i tradycja Kościoła od samego początku mówiła o tym, że Chrystus jest obecny w każdym kawałku chleba i w każdej kropli wina, swojego ciała i krwi. I nie potrzeba tutaj przyjmować pod dwiema postaciami. Jest to pewna symbolika, ale nie jest ona konieczna do przeżycia Komunii Świętej. Tak? Czyli nawet można małą cząstkę dać, tak jak czasem chodzę do chorych i chorzy mają problem z przełykaniem, to wtedy dosłownie daje się malutki ułamek, który gdzieś tam rozpuszcza się na języku z kroplą wody, żeby symbolicznie przyjąć. Dlatego tak myślę, ważne jest uświadomić sobie wagę tych okruszyn, które nazywamy partykułami, tak, że w nich, w każdej okruszynie jest cały Chrystus, w każdej kropli jest, czyli jeżeli dlatego staramy się tak jako kapłani, szafarzy tych świętych tajemnic. Staramy się właśnie dbać o to, żeby te okruszyny przy łamaniu chleba zostały napatene, zostały wypuryfikowane. Kościół gdzieś tutaj taką tradycję podtrzymuje i tworzy te wszystkie zabezpieczające Jezusa zwyczaje. Chrystus jest niepodzielny, zatem rzeczywiście znajduje się w każdym kawałku, w każdej części. Jest on obecny cały, więc uspokajamy tutaj naszych słuchaczy, że przyjmując Komunię Świętą pod postacią chleba, przyjmujemy całego Pana Jezusa. Możemy być o to spokojni. Powiedzieliśmy na początku audycji, że ostatnia pandemia zmusiła też niejako niektóre osoby do tego, że musiały zrezygnować z uczestnictwa fizycznego w Eucharystii, łącząc się bądź to za pośrednictwem radia, telewizji, bądź internetu.
I wtedy zaistniała potrzeba przyjmowania tak zwanej komunii świętej duchowej. Czym jest taka komunia święta? Myślę, że na wstępie by trzeba było powiedzieć, że o komunii duchowej nie znajdziemy informacji ani właśnie w katechizmie, który masz koło siebie, ani tym bardziej w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Natomiast to przekonanie o komunii duchowej było żywe i obecne w tradycji Kościoła. Czyli mówili oni święci. Myślę, że też jest głęboko logiczne. Bóg, który przychodzi, nie ogranicza się tylko do działania w znakach. Dlatego też Kościół twierdzi i mówi, że nie można Boga wpisać tylko w znaki sakramentalne, że Bóg w swej wszechmocy potrafi działać także poza sakramentami. Mamy pewność działania Boga w sakramentach, ale nie możemy go ograniczyć w jego mocy do działania tylko w tych znakach. Dlatego też takie przekonanie było, że człowiek otwierając się na Boga może przeżywać jakieś doświadczenie spotkania z Nim. Choćby nawet grzesznik, który się nawraca, który nie ma możliwości przeżywania tej komunii z Bogiem, zanim otworzy się na Boga, przeżywa to doświadczenie bycia bliżej, które go pociąga. Komunia duchowa jest taką rzeczywistością, w której otwieramy się na tą bliskość Boga, właśnie na komunię z Nim, na przeżycie tego doświadczenia i łaskę, którą chce nam dać, jednak nie w znaku sakramentalnym. I teraz są różne kwestie, które by trzeba było mądrze rozważyć, żeby też nie wylać przysłowiowo dziecka z kąpielą, mówiąc, że właśnie, że to jest jakieś nadużycie. Rzeczywistość ducha jest większa, znacznie większa niż ta rzeczywistość, którą możemy opisać. Dlatego tutaj potrzeba pewnej pokory. I to, co powiedzieliśmy kiedyś jeszcze w naszych wcześniejszych audycjach, tutaj w spotkaniu z Bogiem zawsze mamy pewien indywidualizm. Bóg przychodzi do nas, nie jako do ludzi, którzy są wpisani w jakiś schemat, ale przychodzi do nas w naszej kondycji życiowej. I święci doskonale to rozumieli, zachęcali do przeżywania komunii duchowej, kiedy na przykład w tradycji wiemy, że było bardzo rzadkie przyjmowanie komunii, tak? Wtedy Teresa Wielka prosiła siostry, właśnie namawiała do tego, a pierwszą taką wzmiankę właściwie wprost o komunii duchowej możemy znaleźć w takim krótkim dziele, znanym myślę nam wszystkim, o naśladowaniu Chrystusa. Pozwól, że zacytuję to dosłownie jedno zdanie z tamtego fragmentu. Kto chce, może przyjmować zbawiennie i bez zakazu, co dzień i o każdej godzinie, komunię świętą duchową. Czyli to już tutaj autor tego niezwykłego dzieła pokazuje, że pragnienie spotkania z Bogiem powinno nam towarzyszyć. Ono jest jakąś formą zjednoczenia z Bogiem. Zresztą każda modlitwa, idąc tym kluczem, też można powiedzieć, że może podprowadzać nas pod komunię duchową. Jednak bliżej tę prawdę później określił papież Franciszek, tak, który właśnie w związku z tą pandemią próbował też ją w jakiś sposób unormować. I też ułożył piękną modlitwę. O niej powiemy na samym końcu naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast pojawia się tutaj pytanie o sferę grzechu. Doskonale wiemy o tym, że aby przyjąć komunię świętą pod postacią chleba, czy pod obiema postaciami, trzeba być w stanie łaski, czyli być wyspowiadanym. Natomiast czy to samo dotyczy komunii świętej duchowej? Czy mogę przyjąć komunię świętą duchową, będąc w stanie grzechu ciężkiego? Pozwól, że zacznę od słów, które wypowiedział papież Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum Caritatis. Bo to myślę, że podprowadzi nas pod tę prawdę. Napisał w niej tak. Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej komunii, uczestnictwo we mszy świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem za pomocą na przykład praktyki komunii duchowej. Czyli jeżeli ja mam pragnienie spotkania z Bogiem, nawet jeżeli jestem w grzechu ciężkim, tak, to żeby wyjść z tego grzechu, właśnie Pan Bóg może mi dawać to pragnienie.
nie znaczy, że on właśnie w tym pragnieniu będzie się zamykał na mnie. To Jezus jest tym, który przychodzi do grzeszników, który staje w domu grzesznika, Zacheusza, aby go wezwać. Czyli to, ale jest to pewną tajemnicą wiary. Tak jak powiedzieliśmy, bardzo indywidualnie Bóg traktuje nas. Nie możemy tej praktyki zamknąć. Być może właśnie to jest praktyka, która będzie prowadzić kogoś do wyjścia z grzechu. Jeżeli Bóg daje pragnienie komunii duchowej, niezależnie od stanu, w którym jesteśmy, stanu łaski uświęcającej, myślę, że powinniśmy się na nie otworzyć. Ale tutaj Kościół też jest bardzo ostrożny i milczy. Raczej należałoby tutaj zachować pewną powściągliwość w ocenie tej sytuacji, tak jednoznacznie. No właśnie, żeby to nie poszło z kolei w drugą stronę, że ktoś może się usprawiedliwiać, a to ja sobie będę żył teraz w grzechu ciężkim, bo jest mi wygodnie, bo jakiś grzech jest na przykład przyjemny i ciężko mi z niego wyjść i nie chcę się z nim rozstać, to będę sobie przyjmował komunię świętą duchową w takim razie. Trzeba powiedzieć, że ta komunia w żaden sposób nie zastępuje tej komunii, która jest sakramentalna. To jest pewne doświadczenie wiary, doświadczenie spotkania z Bogiem, do którego nas zaprasza Pan Bóg, ale ono nie może być takim zastępującym to bliskie spotkanie. To troszeczkę tak, jakbyśmy w pewnej chwili doszli do wniosku, że wystarczy mi zdjęcie kochanej osoby, tak, bo jest wygodniej mi być ze zdjęciem niż z żywą osobą, która niesie pewien trud wejścia w relacje. Na koniec zatem powiedzmy o tym, w jaki sposób przyjmować komunię świętą duchową, choć już trochę o tym mówiliśmy. I zakończmy to spotkanie tą piękną modlitwą, którą ułożył papież Franciszek. Papież Franciszek podpowiada, że można modlić się taką modlitwą, która brzmi tak. Napisana w domu świętej Marty 19 marca 2020 roku. Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiaruję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twojej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i w śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen. Amen. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że mówiliśmy dzisiaj o Komunii Świętej Duchowej, kiedy, w jakich sytuacjach można ją przyjmować i czym jest w ogóle Komunia Święta Duchowa. Zapraszamy oczywiście do wysłuchania naszych odcinków również w internecie. Na stronie pańskasiejba.pl, a także na kanale na YouTubie o tej samej nazwie. Gorąco zapraszam. I na stronie www.radioniepokalanów.pl i na Facebooku naszym radiowym. Ksiądz Maciej Czapliński i Sławomir Ćwikliński, bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia już za tydzień. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.